Jakie są wskazania do mobilizacji w rehabilitacji? Bardzo dużo jest wskazań. Zazwyczaj to są to jakieś zmiany zwyrodnieniowe, które mogą prowadzić do osłabienia zakresu ruchomości, czyli też i zakres ruchomości, jeżeli jest osłabiony, jeżeli jest zmniejszony, jest też wskazaniem jakieś zablokowania, są wskazaniem przewlekłe chroniczne bóle, czy to kręgosłupowe, czy z testów obwodowych, też są wskazaniem do mobilizacji. Praktycznie każdą jednostkę chorobową zawsze można podpiąć pod mobilizację. Coś zawsze jest wynikające z układu ruchu, co nie działa i co przydałoby się uruchomić, żeby ten problem, który dręczy danego pacjenta, po prostu zniknął. Czy są przeciwwskazania do takiego zabiegu? Oczywiście, że są, bo techniki terapii manualnej mogą być miękkie, tak jak na pracę na tkankach miękkich, mogą być twarde, czyli typowe mobilizacje, typowe manipulacje. I niestety na przykład u osób z osteoporozą, szczególnie mocno posuniętą, takie techniki są niewskazane. Również niewskazane są przy jakichś świeżych złamaniach, świeżych urazach postępujących z mocnym i silnym obrzękiem, czyli z stanem zapalnym. Również nie można wykonywać przy jakichś otwartych ranach operacyjnych, na przykład kiedy nie są jeszcze do końca zagojone blizny, ze względu na otwarcie ich, albo w ogóle po jakichkolwiek innych ranach, które mogą występować w polu zabiegowym. Jak wygląda wzorcowa mobilizacja w rehabilitacji? Wzorcowy zabieg mniej więcej wygląda tak, że pacjent musi być przygotowany do odsłonięcia powierzchni zabiegowej, a z reguły powierzchnia zabiegowa to jest całe ciało, bo przed każdym zabiegiem, niestety przed pierwszym zabiegiem, musimy po prostu dokonać tak zwanej analizy pacjenta, czyli po prostu przeprowadzić wywiad i zbadać tego pacjenta, w jakim stanie on się w obecnej chwili znajduje. Skąd mogą być dolegliwości? Dolegliwości występujące w kręgosłupie nie wcale muszą się znajdować w kręgosłupie. Mogą być równie dobrze w kończynie dolnej, mogą być równie dobrze w kończynie górnej, które mogą powodować nam zaburzenia kręgosłupa. Więc najpierw dochodzi do tak zwanej diagnostyki pacjenta, czyli pacjent zostaje przez nas przebadany funkcjonalnie, jak wszystko się zachowuje. Potem określamy mniej więcej plan działania, czyli znajdujemy punkty, które są najbardziej zmienione, tkanki są najbardziej zmienione chorobowo lub po prostu najbardziej unieruchomione i przystępujemy do ich uruchomienia. Nie zawsze to jest w obrębie miejsca bólu. Mówię, czasami może być to w obrębie zupełnie oddalonym od tego miejsca. Czas trwania takiego zabiegu jest różny w zależności od tego, jak skomplikowane może być i jak mogą być skomplikowane wzorce, które zostały zaburzone, gdyż nie zawsze to jest jeden wzorzec zaburzony, czasami potrafi być kilka wzorców zaburzonych i one nachodząc na siebie po prostu dają nam też dosyć duże trudności w odnalezieniu tego miejsca, które musimy zaatakować. Taki wzorcowy zabieg trwa mniej więcej od pół godziny do nawet do godziny czasu. Ilość zabiegów, jaki trzeba wykonać w tym, jest naprawdę przez nas też do końca nieznana, gdyż wszystko zależy od tego, jak znajdziemy i czy szybko znajdziemy problem, który doskwiera pacjentowi, tę przyczynę pierwotną, tak zwaną, która wywołała cały problem. Czy mobilizacje w rehabilitacji bolą? Niestety nie jest to bezbolesny zabieg czasami. Są techniki twarde, typowo stawowe mobilizacji, które niestety wymagają czasami nawet środków przeciwbólowych. Co szczególnie mowa jest o bardzo dużych unieruchomieniach stawów, jak na przykład przy zespole zamrożonego barku, kiedy jest bardzo duże podniesione napięcie i unieruchomienie w ogóle całej mięśni obręczy kończyny górnej, gdzie ten staw jest praktycznie unieruchomiony bez ruchu, więc tutaj czasami są stosowane leki przeciwbólowe przed terapią, żeby po prostu zmniejszyć dolegliwości bólowe wynikające z rozciągania tego stawu. Jednak same techniki powięziowe też nie są takie do końca bezbolesne, gdyż powięź powinna się poruszać razem z mięśniem i po mięśniu. Jednak niestety w chwilach przeciążeń
zostaje wypchnięty płyn tkankowy, który łączy powięź z mięśniem, zwiększa się tarcie, więc w momencie uruchamiania jest takie dosyć intensywne i nieprzyjemne pieczenie, czasami nawet porównywalne do krojenia nożem rozżarzonym gdzieś w jakimś miechu kowalskim, więc jest to dosyć nieprzyjemne uczucie, ale efekty są naprawdę zadowalające i naprawdę bardzo, bardzo duże potrafią być, jeżeli są wykonane w prawidłowym miejscu. Czy efekty dobrze przeprowadzonej mobilizacji będą trwałe? Utrzymanie efektów zależy od pacjenta. Niestety my możemy tylko najwyżej odblokować pewien łańcuch, który będzie polepszał samopoczucie pacjenta, jednak wzorce ruchowe, jakich on się nabawia przez całe życie, czyli jakie ma nawyki, jakie przyzwyczajenia, one będą ten wzorzec podtrzymywać, więc zawsze się uczula pacjenta na to, żeby po prostu z niektórych wzorców ruchowych, które ma zakotwiczone w głowie, bo lubi siedzieć cały dzień lub nie wiem, leży na jednym boku wiecznie, podparty pod ręką, pod głową i ogląda telewizję, to jest wzorzec, który nam potem zostaje na całe życie. I uczula się pacjenta, żeby unikał stałej pozycji. Jednak jak to mówiono, że ruch to zdrowie, to wcale nie jest bujda, tylko to jest naprawdę prawdziwa teoria ze względu na zabija stagnacja. Jeżeli prowadzimy czynności jednostajnie, cały czas w jednej pozycji, to nam buduje pewien wzorzec, który potem prowadzi nam do różnych dolegliwości, czy bóli kolana, czy bóli kręgosłupa, czy bóli w barku, czy bóli w głowy. Więc po odblokowaniu takiego wzorca pacjent jest automatycznie pouczony, bo mniej więcej który wzorzec to łatwo możemy wyłapać i których pozycji ma unikać jak najbardziej lub które pozycje ma najczęściej przybierać, żeby ten wzorzec się nie powtórzył.